Wiem o tym, jaka jest różnica w mentalności człowieka, który jest królem, człowieka, który jest żebrakiem, niewolnikiem. Wiem o tym, że żeby można było coś osiągnąć w życiu sensownego, to najpierw człowiek musi zmienić mentalność. I nie można, nie możemy tego pominąć w ogóle. To zawsze będzie dla nas taką podstawą, że jeżeli chcę coś osiągnąć w życiu, to ja muszę wiedzieć, kim ja jestem. Jako człowiek, który poznał Boga, muszę być bardzo świadomy siebie. Religia zabija w ludziach świadomość samego siebie. Ja nieraz spotkałem takie sytuacje, że człowiek zanim się spotkał z Bogiem, był operatywny, ogarnięty, był w stanie zorganizować sobie różne rzeczy w życiu. Kształcił się, rozwijał. Potem się nawrócił do Boga i czapryzł. Zaczął być dziwnym człowiekiem. Zaczął się dziwnie zachowywać. Zaczął mieć dziwne spostrzeżenia. Zaczął jakby się uwsteczniać. Zaczął myśleć w kategoriach człowieka, któremu coś spadnie z nieba, coś się wydarzy. Religia jakby podlewa takie myślenie, ona napędza takie myślenie. Ale prawdą jest to, że się spotkało z Bogiem, to powinno jedynie człowieka zastymulować do tego, aby człowiek jeszcze bardziej rozpędził się w rozwijaniu siebie, a nie żeby się zatrzymał. Dlaczego religia tak robi? Bo ona chce kontrolować człowieka. Ja mówię o szeroko pojętej religii, ja nie mówię o jakiejś tam jakiejś religii, tylko szeroko pojętej religii. Ona chce kontrolować człowieka, bo człowiek, który jest nieświadomy siebie, to jest łatwe do kontrolowania. Można go sobie. Można mu wpoić różne rzeczy, można mu powiedzieć rzeczywiście, jak ma żyć. Ale Bóg nie po to przyszedł do twojego życia, żebyś nie był świadomy sam siebie. I żebyś był poddany jakiemuś systemowi religijnemu, humanistycznemu, jakiemukolwiek systemowi. Bóg przyszedł do twojego życia, żebyś miał w życiu sukces. W ogóle nam się zarzuca, że głosimy Ewangelię sukcesu. Tak mówią, to jest Ewangelia sukcesu, co robicie. Rzeczywiście to jest Ewangelia sukcesu, bo ja nie znam innego Boga, tylko Boga, który odnajduje człowieka, tak to nazwijmy, i prowadzi tego człowieka do podniesienia jego życia. On go zbawia, on go ratuje. On doprowadza jego życie do sukcesu. I chcę dzisiaj trochę powiedzieć o sukcesie, o tym, jakie ja mam spojrzenie na sukces i czym dla mnie jest sukces. Wiecie, ja się nawróciłem do Boga 20 lat temu, nie z biedy, nie dlatego, że czegoś mi brakowało, nie dlatego, że byłem alkoholikiem, narkomanem. Ja się nawróciłem, mając dużo pieniędzy, potrafiąc kontrolować swoje życie, potrafiąc poradzić sobie. Nawróciłem się do Boga w takim środowisku. Ja w pewnym sensie nawróciłem się, mając sukces. Moi znajomi pytali mnie, dlaczego to zrobiłeś? Czego ci w życiu brakowało? A ja mówiłem, ale to uważasz, że żeby się nawrócić do Boga, musi czegoś brakować w życiu? Dlaczego tak myślisz? No i właśnie,
Tak myśli masa ludzi. Dlaczego ty się nawróciłeś? Ale ja się nawróciłem nie dlatego, że mi czegoś brakowało, tylko dlatego, że ja szedłem do piekła. To był taki jeden powód mojego nawrócenia. Ja się nie nawróciłem po coś. Ja się nawróciłem z jednego powodu. Szedłem do piekła. To się nawróciłem. Natomiast potem ja wpadłem w religię. Ta religia zaczęła we mnie zabijać ten pęd do sukcesu, który był we mnie przed moim nawróceniem. Ona zaczęła go tłamsić. Pokazywać mi, że to jest niesłuszne chcieć osiągnąć sukces w życiu. Mówiono mi, wiesz, już jesteś nawrócony do Boga, już masz wszystko. Masz Chrystusa. A ja tak się rozglądałem wokół siebie i patrzyłem, czy to tak jest faktycznie, że ja mam wszystko. Okazało się, że nie, że to jest iluzja. To jest jedna wielka iluzja. To, co mnie tak torpedowało, miało na celu zaniżenie mojego życia. Sprowadzenie mnie do miejsca, w którym będę w pewnym sensie czyjąś własnością mentalną. I będzie można jakoś mnie prowadzić po swojemu, na własną potrzebę być może. I minęło trochę czasu i zrozumiałem, że moje nawrócenie do Boga nie eliminuje osiągnięcia przeze mnie życiowego sukcesu w każdej dziedzinie. To w ogóle nie eliminuje. Wręcz przeciwnie, to jest stymulant. To jest stymulant. Czym jest sukces, przyjaciele? To jest działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki w kierunku spełnienia jej marzeń przy jednoczesnym zachowaniu równowagi życiowej. To jest sukces. Czyli sukces jest związany z tym, że wchodzimy na najwyższe poziomy życia. Możesz powtórzyć? Tak. Działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki w kierunku spełnienia jej marzeń, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi życiowej. Bóg chce, żebyśmy byli wysoko. Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi na wysokim poziomie życia. Kiedy czytamy Stary Testament, już tam, Bóg dając prawo Izraelowi, mówi do niego tak. Chcę, abyś był głową, a nie ogonem. Chcę, żebyś był zawsze z przodu, a nigdy z tyłu. Chcę, żebyś nigdy nie musiał od nikogo nic pożyczać, ale żeby od ciebie wszyscy chcieli coś pożyczyć. Co to jest w ogóle? Zobaczcie. To jest chęć wprowadzenia ludzi na najwyższy poziom funkcjonowania życiowego. Bóg mówi, chcę, aby twój kosz i twoja dzieża były zawsze pełne. Chcę, żebyś był szczęśliwy w polu i w mieście. Rozumiecie? Tego chcę. To jest taki Bóg. Czasami ludzie mówią, no tak, ale mamy teraz nowe przymierze. Wiecie, nowe przymierze to jest coś lepszego niż stare przymierze. Nowe przymierze jest lepsze niż stare. Lepsze. Są lepsze obietnice. Więc jeśli w starym przymierzu Bóg chciał dla swojego narodu takiej jakości życia, to jakiej jakości życia chce dla nas? Rozumiecie? Czasami ludzie pytają, ile mogę mieć? Dokąd mogę dojść? Ja mówię, ile chcesz, tam gdzie chcesz. Nie ma na to limitu. Możesz działać na najwyższym poziomie twoich możliwości. Na najwyższym poziomie. W sukcesie chodzi o spełnienie swoich marzeń i pragnień do końca. Do końca. I co ciekawe, sukces zawiera w sobie równowagę życiową. Czyli to nie jest coś takiego, że kiedy pojawia się sukces, to człowiek głupieje. Ludzie mówią, o, bo to nie powinieneś chcieć tak żyć,
na takim poziomie, bo zgłupiejesz. No nie. No nie zgłupiejesz. Bo cała koncepcja Boża jest związana z tym, aby ciebie ukształtować tak, abyś mógł w tym sukcesie funkcjonować przez cały czas. Tylko trzeba krok po kroku te rzeczy sobie poogarniać. Na czym opieramy nasz sukces? Ja najpierw położę takie podstawy tego, gdzie my go mamy, skąd my mamy mieć pewność, że właśnie, że to jest słuszne. No właśnie na wymianie krzyżowej. Widzicie, chrześcijaństwo to jest to, że Jezus umarł za nasze grzechy, ale również jest z tym związane to, że On poniósł na sobie wszelkie konsekwencje grzechu. Wszelkie zło należne człowiekowi z uwagi na jego grzeszność spadło na Jezusa. Aby wszelkie dobro należne Jezusowi z uwagi na jego sprawiedliwość przypadło ludziom. Moja żona wytatuowała sobie tym cały plecy. Wytatuowała sobie na środku pleców krzyż. I wytatuowała sobie na całych plecach wielkimi literami wymianę krzyżową. 9 elementarnych, podstawowych punktów. Zobaczyłem to, powiedziałem, no mówię, poszłaś po tacie. Co zrobiła? Co w ogóle, dlaczego ona tak coś zrobiła? To jest fundament sukcesu człowieka. Zresztą ona jest prorokiem, więc to jest coś, co jest bardzo istotne. Ponieważ to jest, tu trzeba zrozumieć, że ta podstawa jest czymś dla nas bardzo ważnym, wręcz najważniejszym. Jest taki motyw w Starym Testamencie, kiedy Bóg mówi tak: wypisz sobie moje prawa na czole. Czasami jak ludzie mówią, twoja żona się obtatuowała, ja mówię, ciesz się, że nie na czole. Ciesz się, że jeszcze nie poszła tak, że ma twarz, że nie ma twarzy wytatuowanej. Bo kiedyś Bóg powiedział, wypisz sobie na czole. Tak powiedział Bóg. Co to miało znaczyć? Chodziło o to, żeby człowiek miał tak bliski kontakt z tymi prawidłami, aby pamiętał o nich w dzień i w nocy. Dlaczego? Bo to jest takie ważne. To jest takie ważne. Rozumiesz? To jest takie ważne. Jest waga tego wielka. A więc podstawą sukcesu jest wymiana krzyżowa. To nie jest coś banalnego. Jak sukces zaczyna być wdrażany w nasze życie? Za pomocą Bożych prawd. Ale na jakiej zasadzie? Na zasadzie posłuszeństwa tym prawom. W Królestwie Bożym nic nie dzieje się na zasadach chybił trafił. Nic nie dzieje się nielogicznie, chaotycznie. Nic się nie przydarza. Ale sukces się nie przydarzy też nikomu. On się nie przydarzy. Nie będziesz szedł przez ulicę i nie znajdziesz sukcesu. Bo takich rzeczy nie ma. Ale gdy będziesz szedł przed ulicę, realizując Boże prawdy, posłusznie realizując, to na pewno zaczniesz odnosić sukces. Przeczytam wam coś. Do Hebrajczyków, 5 rozdział, 9 werset. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Jezus osiągnął pełnię doskonałości.
pełnię. To znaczy, że więcej nic nie można osiągnąć. I teraz ten, kto osiągnął pełnię, daje nam pewne dyrektywy. I mówi tak, jeżeli się będziecie trzymać tych dyrektyw, to również osiągniecie to, co ja. To nie daje nam tych dyrektyw jakiś chłystek. Nie daje nam tych dyrektyw ktoś, kto jest teoretykiem, tylko ktoś, kto osiągnął pełnię. Pełnię. Od czego rozpoczyna się posłuszeństwo, jak ono przebiega? W liście do Hebrajczyków 2.1, na tym przykładzie Biblii Warszawsko-Praskiej, werset ten brzmi w ten sposób. Musimy bardzo zdecydowanie trwać przy tym, cośmy słyszeli, abyśmy nie zboczyli na bezdroża. A więc widzimy, że podstawą sięgnięcia po Boże prawidła jest bardzo uważne słuchanie wytycznych Boga. Dlaczego ludzie błądzą? Bo nie słyszą wyraźnie tego, co mówi Bóg. Zobacz, jeżeli ktoś ci daje radę jakąś i mówi na przykład tak, zainwestuj 100 tysięcy w to i pokazuje ci dokładnie w co. A ty usłyszysz taką rzecz. Zainwestuj 100 tysięcy w tą dziedzinę. Nie powiedział w tą dziedzinę, tylko w to. Pokazał ci na przykład na konkretne przedsiębiorstwo. To nie jest sieć przedsiębiorstw. Na przykład to przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem zajmującym się, nie wiem, materiałami budowlanymi. Tak? Nazywa się Alfa. I on powiedział tak, zainwestuj w tą firmę Alfa. A ty usłyszysz tak, zainwestuj w tą firmę Alfa lub w jakąkolwiek inną firmę z tego holdingu, która jest do niej podobna. To ty nie zrobisz precyzyjnego ruchu takiego, jak usłyszałeś. Rozumiesz? Możesz powiedzieć, no tak, ale firmy o podobnym profilu, działające na podobnym poziomie inwestycyjnym, no moim zdaniem też są ok. No nie, bo ten ktoś ci powiedział, zainwestuj w to. Bożych praw trzeba bardzo uważnie słuchać i być im posłusznym na takim poziomie, na którym te prawdy chcą, aby się być im posłusznym. Nie wolno inaczej. Chrześcijaństwo jest zabijane przez relatywizm. Ono jest zabijane. Ludzie wymyślają dodatkowe rzeczy lub nie podchodzą kompletnie do danego zagadnienia. Nie robią czegoś precyzyjnie. Precyzyjnie. Potem narzekają się, dziwią. Czemu ja nie osiągam sukcesu? Musisz zdecydować, że będziesz bardzo uważnie słuchał Bożych praw i musisz być wytrwałym w słuchaniu Bożych praw. Musisz się z tym jakby złączyć. Ktoś mówi, na przykład rozmawiam ze mną z człowiekiem, człowiek mówi tak, chcę, żebyś mi pomógł, przyszedł do mnie człowiek na spotkanie duszpasterskie, chcę, żebyś mi pomógł. A mam rozpierduchę w głowie, rozpierduchę w życiu. Potrzebuję, żebyś mi pomógł. Mówię, dobrze. O której wstajesz do pracy? On mówi do mnie przed piątą. Ja mówię, to dzisiaj będziesz wstawał przed czwartą. I przez godzinę codziennie będziesz się modlił w innych językach, czytał Pismo Święte i ogłaszał prawdy związane z Twoim sukcesem i to będziesz robił cały czas. A mógł to mówić tak, dziennie,
codziennie przed czwartą wstaniesz. Godzinę zanim będziesz w stanie wstawać do góry. I on patrzy na mnie i mówi, no ale na bokie wieczorem i nie możesz wieczorem. Musisz wstać rano. Dlaczego muszę wstać rano? Ja mówię, bo rano muszę wstać pierwszy. I to, co robimy z samego rana, kształtuje nasz cały dzień. Musisz się od rana wstawić. Jeżeli to zrobisz, przez rok, on się od razu patrzy tam do mnie, przez rok, to na 100% wyregulujesz sobie psychikę. To jest dla ludzi bardzo trudne, ale taki właśnie jest Bóg. Żeby osiągnąć sukces, nie można znaleźć guziczka, który się naciśnie i który spowoduje, że raptem coś się na życiu odpali. Rozumiecie? Nie ma takiej możliwości. Bóg nie ma problemu z czasem. My mamy problem z czasem. Nam się wydaje, że wszystko jest takie rozciągnięte, czas ucieka. Można by szybciej coś zrobić. Nie można by szybciej. Kiedy patrzymy na ludzi, którzy są mistrzami czegoś, ludzi, którzy są fachowcami w jakiejś dziedzinie, to podziwiamy ich, ale nie wiemy, jaką pracę oni w to włożyli. Wydaje nam się, że chodzenie z Bogiem nie wymaga pracy. To właśnie wymaga. To nie jest praca, aby zasłużyć na cokolwiek, ale to jest praca na przykład związana z tym, że przykładamy ogromną miarę do tego, aby być czujnymi i wytrwałymi, jeżeli chodzi o Jego prawdę. Czujność i wytrwałość. Trenowałem kiedyś przez długi okres czasu karate. Miałem swojego idola, że to wam mówiłem, to czy nie, nie pamiętam. Ten idol był zawsze dla mnie człowiekiem, który osiągnął sukces. Facet miał już słuszny wiek i wychodził na takie walki pokazowe na arenę. Chodził około 60, około 60. I wypuszczano byka. I ten karateka, on stawał naprzeciwko biegnącego byka na niego. Skakiwał mu, biegł na kark i łamał mu rękoma rogi. I byk doznawał krwotoków, bo one są z nerwami połączone. I umierał. W jaki sposób on to osiągnął? Poprzez wieloletnią koncentrację i wytrwałą pracę. Ludzie patrzyli na niego i mówili, wow, ale zawodnik. Tworzył unikalny styl walki. Był wojownikiem. Ale on włożył w to potężną pracę. Tak jest z każdym człowiekiem, który osiąga sukces. Tak było z Jezusem. Jezus był tytanem modlitwy. Stawał przed świtem, wchodził na góry, modlił się. Kiedy czytamy o Jego cudach, jesteśmy podekscytowani. Ale spójrzmy na zaplecze. Jakim sposobem Jezus dokonywał tych cudów? Bo Jezus był skupiony i pracowity. Dlatego dokonywał tych cudów. Skupiony i pracowity. On szedł na górę i się modlił. On wiedział, gdzie jest Jego źródło mocy.
On to wiedział. Rozumiecie? On osiągnął sukces jakiś, ale włożył w to bardzo dużo wytrwałości i był bardzo na tym skupiony. Kiedy decydujesz się o tym, aby uważnie słuchać Boga i jesteś w tym wytrwały, to przychodzi coś, o czym, co Biblia nazywa rema, czyli objawienie. Zaczynasz słyszeć słowa Boga. Rozumiecie? A to słyszenie rodzi wiarę. List do Rzymian 10:17 mówi, a wiara jest ze słyszenia. Ludzie czytają te wersety i myślą, że wiara pochodzi z czytania Pisma Świętego. Nie. Wiara jest ze słyszenia. Jakiego słyszenia? Słyszenia głosu Boga. A żeby ten głos mógł być słyszalny, trzeba się skupić i trzeba być wytrwałym. I zaczyna rosnąć wiara. Ta wiara staje się siłą do działania. Rozumiecie? A więc sukces jest nam zagwarantowany przez Boga za pomocą tego, co zrobił Jezus, a osiągalny przez nas za pomocą decyzji o posłuszeństwie Bożym prawdom i wytrwałości w ich realizacji, co z automatu powoduje, że wyraźnie rozpoznajemy te prawdy i jesteśmy w stanie na ich podstawie działać. To tak działa. Do sukcesu trzeba się przygotować. Jeżeli zdecydujesz, że chcesz osiągnąć sukces, to musisz się do tego przygotować. Musisz po to sięgnąć. Możemy zrobić bardzo dużo. Możesz nie chybiać. Możesz podejmować decyzje w różnych dziedzinach bez uchybień. Możesz prawidłowo inwestować, z odpowiednimi ludźmi zawiązywać różnego rodzaju kontrakty, unikać pułapek, omijać różne kłamliwe systemy. Rozumiesz? Ale musisz słyszeć Boga. Rozumiesz? Musisz to robić. Ja często ktoś przychodzi na przykład i mówi tak, a skąd ty to wiesz? Ja mówię, bo ja słyszę Boga. Ale to nie jest tak, że ja sobie chodzę, w mojej głowie jest rozgardiasz, nie mam żadnego ukierunkowania na Boga i ten Bóg do mnie mówi, bo to jest taki miły Bóg. I on w ogóle, bo on Arturka lubi, bo on go zbawił i on teraz mu zapewni bardzo dobre takie słyszenie siebie i Arturek będzie wszystko robił i będzie fajnie. Tak nie jest. To jest fikcja literacka. Zobaczcie, ile błędów powstaje poprzez w ogóle zafałszowanie w ogóle głosu Boga. Masa błędów. Jakie mamy etapy sukcesu? Jakby to sobie rozłożyć ładnie. Po pierwsze, twoje nowe narodzenie to jest taka podstawa wszystkiego. Pamiętaj, jesteś nowym stworzeniem. Tak? A więc co? Idziesz do nieba, masz to zagwarantowane, koniec, kropka. Dziękuję bardzo. Ty się nie interesujesz już tym tematem. W związku z tym, że tym się nie interesujesz, nie musisz zasługiwać, nie musisz w ogóle w żaden sposób walczyć o to, czym się zaczynasz zajmować? Szukaniem Boga. O tym właśnie, co powiedziałem przed chwilą. Już Go nie szukasz po to, aby pójść do nieba. Szukasz Go po to, aby rozwinąć swoje życie. W ogóle musisz wiedzieć, że Bogu zależy na rozwinięciu twojego życia i to bardzo. Tak jak każdemu normalnemu, zdrowemu rodzicowi zależy na rozwinięciu życia jego dziecka. Ja mam dwoje dzieci i chcę, żeby moje dzieci były rozwinięte życiowo. Ja bym nie chciał, żeby moje dzieci były niedorozwinięte życiowo. Ja bym nie chciał, żeby moje dzieci w wieku 40 lat mieszkały ze mną. Rozumiesz? Żeby nie potrafiły się zebrać do kupy. Ja nie chcę, żeby moje dzieci przychodziły do mnie, patrzyły na mnie błagalnym wzrokiem i oczekiwały, że dostaną parę groszy. Dlatego nie chcę. Ja chcę, żeby moje dzieci były silne, stabilne, zdecydowane.
żeby jak najszybciej szły na swoje. Rozumiecie? Szukanie Boga to nauka skupiania się na Nim. To czytanie tego, co jest zapisane w Piśmie Świętym, to słuchanie namaszczonych kazań, to godziny, tygodnie, miesiące spędzone na modlitwach. Ktoś powie, ja nie mam czasu tak żyć. No to nie masz czasu na sukces, prawda? Tak, nie masz czasu tak żyć. Jak nie masz czasu tak żyć, to nie masz czasu na prawdziwy sukces. Po prostu. Trzecia rzecz to jest decyzja o otwartości. Kiedy ty chcesz osiągnąć sukces, to ty musisz być otwarty na propozycje, które będzie miał Bóg. I Bóg będzie miał inne propozycje, niż ty myślisz wielokrotnie. On będzie ci proponował różne rzeczy. One będą spójne z tobą, ale musisz być otwarty na nie. Czujny. Nie możesz być, mieć skostniałego umysłu. Dalej musisz odnaleźć w swoim sercu takie poczucie bezpieczeństwa, że ten Bóg to jest naprawdę twój ojciec. Musisz czuć się bezpieczny z nim. To nie jest ktoś, dla kogo ty pracujesz, że to nie jest ktoś, przed kim ty musisz, komu musisz zaimponować, coś tam wyrobić, absolutnie. To normalny, dobry ojciec. Czy masz wypaczone pojęcie ojcostwa, bo nie miałeś dobrego ojca w domu, czy dobrej matki, nie miałeś normalnej rodziny, no to musisz zrozumieć, że Bóg taki nie jest, jak to, co miałeś w domu i na podstawie informacji o nim musisz zbudować, rozumiesz, tą więź, jak z normalnym ojcem. Bo to ci da bezpieczeństwo. Poczujesz się bezpiecznie. To generuje kolejną rzecz, czyli zwalczenie lęku przed Bogiem. Bóg nie jest dla ciebie straszny. W ogóle. Nie no, stop, ktoś straszy Bogiem. Ja mówię, no przestań. Nie strasz mnie Bogiem, nie Bogiem. Bóg jest dla diabła straszny. Rozumiesz? Nie dla ciebie. Ty jesteś jego dzieckiem. Dalej z tego wychodzi zrozumienie o przyjęciu faktu zjednoczenia z Bogiem. Jesteś z Bogiem zjednoczony. Jako dziecko Boże jesteś zjednoczony z Bogiem. Jedno z Bogiem. Wiecie, do czego doprowadza głębokie zrozumienie, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem? Do odważnej decyzji. Odważnie decyduje. Kiedyś rozmawiam z pewnym człowiekiem, on mówi, wiesz, ja o wszystko pytam Boga, a ja mówię, a ja nie. A ja nie pytam Boga o wszystko. Ja nie spędzam życia na pytaniu Boga. Ja, mając relację z Bogiem, na bieżąco odbieram od Niego szeregi informacji i ja nie potrzebuję potem bez przerwy Go o coś pytać. Jezus mówi do swoich uczniów, przyjdzie dzień, że nie będziecie mnie o nic pytać. Plus. Nie będziecie mnie o nic pytać, bo po co? Będziecie wiedzieć. Co z tym jest związane? No, głębokie objawienie o nieutracalności zbawienia. Ty nie możesz myśleć, że zbawienie możesz stracić. Bo jeżeli uważasz, że możesz stracić zbawienie, to zawsze będzie zasiewało w tobie jakąś nutkę niebezpieczeństwa, że jednak coś tam się może zdarzyć. Idąc dalej, musisz przyjąć objawienie o absolutnym panowaniu nad diabłem. Żeby móc osiągnąć sukces, ty musisz być przekonany, że w 100% panujesz nad diabłem. Nie on nad tobą. Że diabeł nie jest kimś, kto jest w stanie wywrzeć jakikolwiek wpływ na twoje życie. Idąc dalej, musisz wyrzucić z siebie lęk przed zwiedzeniem. Nie wolno ci myśleć, że idąc głęboko w Boga i ryzykując decyzję z Nim, ulegniesz jakiejś formie zwiedzenia.
Pamiętaj, bliskość z Bogiem doprowadzi do tego, że każda forma wypaczenia, być może, w którą tam wdepniesz niechcący po drodze, to będzie tylko rzecz chwilowa i zostanie z tego natychmiast wyciągnięty. Z Bogiem chodzi się bezpiecznie. Ja również przeszedłem przez różnego rodzaju zwiedzenia w życiu. Widząc je, odrzucałem je. Czasami poszedłem w nich kawałeczek do przodu, ale kiedy widziałem, że są rzeczywiście toksycznymi rzeczami, natychmiast je odrzucałem. Musisz pamiętać, że twoje życie z Bogiem to jest życie, w którym naprawdę nigdy o nic, na nic nie będziesz musiał zasłużyć, ani nie będziesz musiał niczego Bogu udowodnić. To jest naprawdę realne życie z łaski. I to jest taka formuła podstawowa, z której zaczynasz szukać i drążyć dalej i głębiej. Jak drążysz? Ustawicznie zgłębiasz Boże prawdy, nie czasem. Chcesz osiągnąć sukces? Zrób sobie plan zgłębiania Bożych prawd. Normalny plan. Boże, chcę poznać wszystkie Twoje prawidła. Naucz mnie. Naucz mnie. Musisz rozwijać się w wierze. Wiara to Twoja broń. Wiara jest pewnością. Chodzenie w pewności to jest chrześcijański kręgosłup. Nam narzucają non-stop arogancję. Mówią, jesteście aroganccy, jesteście pyszni. A ja nie jestem ani arogancki, ani pyszny. Ja po prostu jestem wierzący. Bo wiara jest pewnością. Jak jestem czegoś pewny, no to dlaczego mam udawać, że nie jestem czegoś pewny? No jestem pewny pewnych rzeczy. Wierzę. A jak wierzę, to i mówię. Rozumiecie? Kiedy przeczytałem taki fragment w Piśmie Świętym, to taki mój dyżurny taki fragment, że kto by wierzył w sercu swoim, że może przenieść górę i wyznał to swoimi ustami, nakazał jej się przenieść, jednocześnie wierząc w swoje słowa, to ta góra się przeniesie. Zrozumiałem, że jeżeli wierzę, to odważnie to mówię i wierzę w to, co mówię. Rozpoczynam pewnością i kończę pewnością. No i kiedy ktoś patrzy z boku, to mówi, wiesz co, to jest pycha, a to jest po prostu wiara. Jestem czegoś pewny, wypowiadam te rzeczy i jestem pewny, że moja wypowiedź przyniesie sukces. Absolutnie. Tak jak powiedziałem, rozwój życia modlitewnego to jest coś, co musi w Twoim życiu być codziennością. Modlisz się, bo w modlitwie ukierunkowujesz się na Boga, bo w modlitwie poznajesz głębię Bożych prawd, w modlitwie zaczynasz coraz lepiej Boga słyszeć. Dalej, decyzja o życiu w Kościele. Jesteśmy, przyjaciele, ludźmi, którzy nie są w stanie funkcjonować w 100% na tej ziemi samodzielnie. To jest bardzo ważna informacja dla nas. Wielu chrześcijan w tym miejscu się wywraca i sukcesu końcowego należytego nie osiąga. Mimo że każdy z nas jest indywidualnie zbawiony, to Kościół jest czymś nieodzownym w naszym życiu. Żyjemy w Kościele. Kościół to nie jest instytucja. To jest rodzina, do której wchodzimy z potencjałem indywidualnym. No i
Musisz zdecydować, że będziesz kochał ludzi. Że ludzie, którzy cię otaczają, nie będą przez ciebie traktowani przedmiotowo, ale że będziesz ich kochał. Możesz jeszcze tego nie potrafić robić, ale żeby w twoim życiu sukces mógł zaistnieć, to decyzja o kochaniu ludzi jest rzeczą nieodzowną. I kiedy sobie pokładziemy tą jakby drugą płaszczyznę, to otwiera się przed nami trzecia. Musimy prawidłowo ustalić priorytety życiowe. Twoje życie musi być podzielone. Musisz je podzielić na rzeczy ważne, na rzeczy mniej ważne, na rzeczy nieważne. Musisz sobie ustawić priorytety w życiu. Chcesz osiągnąć sukces? Musisz ustawić priorytety. Ty musisz zobaczyć, co jest dla ciebie najważniejsze. Ty musisz zobaczyć, co jest dla ciebie mniej ważne, co jest dla ciebie w ogóle nieważne. To pomoże ci się skupiać na tym, co istotne i odrzucać to, co nie istotne. Na to wchodzi nam kolejna płaszczyzna, czyli decyzja i praktykowanie pracy nad własną psychiką. Twoja psychika jest polem twoich decyzji. Jeżeli twoja psychika nie będzie w 100% zdrowa, no będziesz miał ogromne problemy z osiągnięciem sukcesu. Psychika musi być zdrowa. Muszą być zdrowe twoje emocje, muszą być zdrowe twoje myśli. To musi być zdrowe. A więc praca nad psychiką, osobista praca nad psychiką jest zleceniem Bożym. Kolejna płaszczyzna, która na to idzie, to decyzja i praktykowanie wyjścia z religii i humanizmu. Religia i humanizm to twoi dwaj wrogowie. Człowiek, który chce osiągnąć sukces, człowiek Boży, który chce osiągnąć sukces, to nie może być człowiek religijny, to nie może być człowiek, który jest przez humanizm w jakikolwiek sposób zawinięty. Bardzo łatwo jest rozkalibrować się poprzez religię i humanizm. Rozumiecie? Ja czasami przyglądam się ludziom, w jaki sposób oni próbują włączyć religię, czy też humanizm do swojego życia. A mówią, wiesz, to mi nie szkodzi. Na przykład praktykują pewne rzeczy, praktykują jakieś działania religijne. Ja pytam, czemu to robisz? No wiesz, to niczemu nie szkodzi. Ja mówię, ale nie możesz żyć na zasadzie, że to niczemu nie szkodzi. Czemu to robisz, powiedz? Jaką to wartość dodaną wprowadza do twojego życia? Jaką? Potrzebujesz tego? Bo jeśli tak, to masz problem z platformą wyżej, czyli z twoją duszą. Bo jeżeli natomiast nie jest ci to potrzebne, to po co to zachowujesz? Nie rozumiem. Teraz, kiedy to sobie położyliśmy, to musimy rozpocząć zmiany w myśleniu i co do tym idzie, zmiany w działaniu. Pierwsza podstawa, rzecz, to trzeba skończyć z myśleniem na krótką metę. Chcesz osiągnąć sukces? Nie możesz myśleć na krótką metę. To mentalność dziada będzie prowadziła cię do tego, aby myśleć na krótką metę. Rozumiecie? Żebrak, niewolnik myśli na krótką metę. Człowiek sukcesu myśli dalekosiężnie. Inwestuje. Inwestuje swój czas. Inwestuje pieniądze. Inwestuje talenty. Inwestuje. Robi ruchy. Dzisiaj jest takie bardzo wygodne środowisko. Żyjemy w takim środowisku, które jest bardzo, bardzo wygodne. A ludzie chcą natychmiastowego zwrotu. Ale natychmiastowy zwrot to nie jest dobry pomysł. Jest napisane w tej starej Biblii, że majątek szybko zdobyty topnieje. Musisz myśleć
na długą metę. Dalej, po drugie, musisz porzucić niezdrowy tryb życia. Jeżeli w twoim życiu istnieją rzeczy, które przeszkadzają ci, a rozwijać się, czasami nawet bardzo banalne rzeczy, musisz je zmienić. Czasami to są proste sprawy. Czasami to jest żywienie. Czasami to jest złe spędzanie czasu, nieodpowiednie. Złe gospodarowanie czasem. To są rzeczy, które wydają się banalne, ale one wpływają na to, że twój sukces się oddali albo się przybliży. One na to wpłyną. Widzisz, wydawać się może, mam już życie modlitewne, słyszę coraz lepiej Boga, ale jakoś tak nie mam takiej energii. Ja mówię, zmień dietę. Ale przecież ja z Bogiem chodzę. Ja mówię, zmień dietę. Źle się odżywiasz. Nie będziesz miał energii. I będziesz w duchu nakręcony, ale twoje ciało nie będzie w stanie za tym nadążyć. Będziesz ospały, zniechęcony, nie będzie ci się chciało rozmawiać. Po trzecie, musisz zerwać relacje z toksycznymi ludźmi. Toksyczni ludzie, rozumiecie, to jest drama. Po co ci toksyczni ludzie w życiu? Wszyscy toksyczni ludzie są wrogami twojego sukcesu. Wszyscy. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim i to jest toksyczny związek, a chcesz osiągnąć sukces, to musisz rozpieprzyć twój toksyczny związek małżeński. Bo nie osiągniesz sukcesu. Nie możesz myśleć w kategoriach życzeniowych, patrzeć w niebo i mówić: Panie, zmień go. Panie, zmień go. To trwa latami. Ten człowiek jest sługą diabła. Kładziesz się z nim do łóżka. Uprawiasz z nim seks. Gotujesz dla niego, sprzątasz. Usługujesz synowi czy córce diabła. A potem chcesz sukcesu z Bogiem. A potem przybiegasz do swojej komory i mówisz: Ojcze, jestem. Ja twoja córka, ja twój syn. Chcę, żebyś szedł ze mną, Panie, przez życie. Rozumiesz, co to jest? To bzdura. Ludzie nie chcą słuchać takich rzeczy. Mówią: ale Bóg może wszystko. To jest nieprawda, że Bóg może wszystko. Bóg nie jest wszechmogący. Bóg jest teoretycznie wszechmogący, a praktycznie dla ciebie nie jest wszechmogący. Rozumiecie? Oto religia wprowadziła ten system myślowy, że Bóg jest wszechmogący. Ja nieraz pokazywałem te rzeczy, że Bóg nie jest wszechmogący. On nawet w istocie swojej nie jest wszechmogący. Nie może nienarodzonego z Bożego Ducha do nieba wpuścić. Nie może cię przestać kochać. Rozumiesz? No różne rzeczy nie może. Nie może zaprzeć swojego słowa. No więc nie jest wszechmogący, przepraszam. Już po linii logiki idźmy nawet. Bóg porusza się tylko w swoich zasadach. To jest coś takiego z Bogiem. Ty jesteś tu. A tu są Boże prawdy. I ty się modlisz stąd. Panie, przyjdź do mojego życia. To jest niemożliwe. Jak ustaniesz tu i zawołasz: Panie, przyjdź do mojego życia, to on przyjdzie. Bo on przychodzi na to miejsce. Na to miejsce. On nie przychodzi na inne miejsce. Reszta to jest abstrakcja. To są wygłupy chrześcijańskie. Wiecie, to wygłupy. Ludzie się wygłupiają, wygłupiają się. Tam sobie głoszą kazania wygłupiające, śpiewają, tańczą, coś tam robią sobie, wiesz. Taki mają dobry czas. Duchy religijne takie, wiesz. W świecie chodziło się, proszę Ciebie, na imprezę, teraz się chodzi do kościoła, żeby się tam pobujać, rękami pomachać, coś tam
robić też. Głupoty takie. Nie ma w tym Boga w ogóle. A więc zerwij relacje z toksycznymi ludźmi. Proszę Cię, pomóc się taką modlitwą w domu. Boże, pomóż mi zerwać relacje ze wszystkimi toksycznymi ludźmi. Boże mój. W ogóle czego się boisz? Nie bój się. To jest taki punkt, w którym się ludzie bardzo boją. Chcesz sukcesu? Musisz to przejąć. Ja, że nie chcę. Kolejna rzecz. Przestań wyznaczać sobie cele o charakterystyce wegetatywnej. Przestań myśleć tylko o tym, jak przeżyć. Nie wyznaczaj sobie takich celów. Jak mam przeżyć? Przeżycie to nie jest cel, dla którego ty tu żyjesz. Rozumiesz? Bóg nie jest Bogiem wiązania końca z końcem. Bóg nie jest Bogiem od pierwszego do pierwszego. Bóg nie jest Bogiem takim. W ogóle powiem wam też kolejną rzecz, za którą mam jakby to się dokłada do tego, że twierdzę, że jestem heretykiem. Bóg nie jest Bogiem potrzeb. Bóg w ogóle nie zajmuje się zaspokajaniem potrzeb ludzi. A rozumiecie? Nie mamy na to żadnego dowodu. Bóg jest Bogiem spełniania pragnień, a nie zaspokajania potrzeb. Potrzeby to są tak płytkie, jak kałuża na wiosnę. Zjeść, zrobić kupę, ubrać się. Wiecie, potrzeby. To zwierzęta tak mają. Rozumiecie? Zwierzęta. One mają mieć zaspokajane potrzeby. One żyją w systemie zaspokajania potrzeb. Bóg jest Bogiem realizacji pragnień. Jak będę was uczył o tym, jak mówi Bóg, to wam to przypomnę. Pierwszy głos Boga do człowieka to pragnienie. Podchodzi Jezus do człowieka, tego sparaliżowanego, który 40 lat leży sparaliżowany, i on do niego podchodzi, to jest mistrzostwo świata w ogóle. Podchodzi do niego i mówi tak: co chcesz, abym się uczynił? On takie akcje walił. Do ślepego podchodzi też. Ślepy siedzi. Co chcesz, abym się uczynił? Co ja mogę chcieć? Człowiek od urodzenia ślepy, człowiek 40 lat chromy, a on się pyta: co chcesz? Kartę podarunkową do Zary. Wiesz, o co chodzi? No tak. Dlaczego on się pyta, co chcesz? Czemu on nie przychodzi i w ogóle mówi: wiesz, jesteś w ogóle chromy, dawaj, chodź, będziesz biegł. Wiesz, o co chodzi. On mówi: co chcesz? Bo to jest Bóg realizacji pragnień. On się pyta, czego ty chcesz, bo może ty tych rzeczy nie chcesz. Kiedyś się modlę w jednym kościele o ludzi i wyjeżdża jeden na wózku inwalidzkim. Modlimy się, podchodzę do niego. Mówię do niego: czego chcesz? A on mówi: wiesz, chciałem, żebyś się pomodlił o mój rozwój życiowy, o taki... Ja wiem. Serio? No serio? Przy na wózku jeździsz, mówię, ty. On się patrzy na mnie. Ja mówię: no, w ogóle, mówię, na wózku jeździsz. I chcesz, żebym się modlił jakiś rozwój twój? Dlaczego nie wyjedziesz na wózku i nie powiesz: Artur, módl się, żebym wstał z wózka. Czemu ty tego nie robisz? Mówię: wiesz, dlaczego ty siedzisz na tym wózku? Ja go pieprzyłem, na czym świat stoi na tym wózku. Wiesz, dlaczego ty siedzisz na tym wózku? Bo ty nie masz pragnienia wstać z wózka. Bo tobie dobrze jest na tym wózku. I na ciebie wszyscy by mogli powiedzieć: ręce, nogi, człowieku, Benjamin, by na ciebie mógł skoczyć cały. I nic by cię nie stało. Byś nie wstał z tego wózka, bo ty nie chcesz wstać z wózka. Tobie jest dobrze, bo tobie się opiekują tobą. Mam takiego znajomego, naszego brata w Chrystusie, on jest oprócz tego terapeutą i on miał taką pracę w szpitalu psychiatrycznym. Fajną rzecz mi powiedział. Mówi: wiesz co, ja to zaobserwowałem przez
przez okres czasu pracy w szpitalu taką rzecz, że większość ludzi to nie chce być zdrowymi. Ludzi chorych psychicznie. Mówi w ogóle, masa ludzi chorych psychicznie mogłaby wyjść z tych chorób. Nie przez cuda, tylko w ogóle normalnie mogłaby wyjść. Ale oni nie chcą z nich wyjść. Bo musieliby wziąć odpowiedzialność za życie. A ludzie nie chcą brać odpowiedzialności za życie. Ludzie chcą, żeby ktoś się nimi co? Opiekował. Zaopiekuj się mną. Ale Bóg nie powołał człowieka z opiekunem. Zauważyliście to, że przychodzimy na świat bez psa przewodnika. Zgadza się? Przychodzimy normalnie. Bez psa przewodnika. Bez opiekuna. Więc przestań wyznaczać sobie wegetatywne cele. Kupię sobie lodówkę lepszą. Kupię sobie pralkę lepszą. Wyznacz sobie cel taki, w którym zarobisz tyle pieniędzy, że będziesz mógł sobie normalnie iść do sklepu i kupić pralkę, kiedy będziesz chciał. Lepiej taki cel wyznacz, ok? Taki cel. Kolejna rzecz. Skończ z wymówkami, żadnych wymówek. Z narzekaniem, żadnego narzekania. Z rozpamiętowaniem porażek, żadnego rozpamiętywania porażek. I ze zrzucaniem odpowiedzialności za twoje życie na innych. Nie zrzucasz odpowiedzialności za twoje życie na innych. Kto jest odpowiedzialny za twoje życie? Ty. Czasami ludzie mówią, Bóg. Ja mówię, nie. Za twoje życie jest odpowiedzialny ty. Od dnia, kiedy powiedziałeś, Jezus jest moim Panem, stałeś się sobie sterem, żaglem i okrętem. Rozumiesz? Nie ma zrzucania odpowiedzialności na Boga. Nie ma zrzucania odpowiedzialności na ludzi. Nie ma rozpamiętywania porażek. Rozumiesz? Nie ma. Nie ma narzekania. I nie ma wymówek. To są takie cztery elementy, które człowiek, chcąc osiągnąć sukces, musi zacząć realizować. Nie mogę tego zrobić, bo. Ale po co? No wiesz, bo ja już dzwoniłem w 30 miejsc i w tych 30 miejscach no nie mam odpowiedzi. Ja tutaj się ze mną nie chce nikt nawiązać współpracy. Ja mówię, no co z tego, że zadzwoniłeś w 30 miejsc? Zadzwoń w 300! Dlaczego nie zadzwoniłeś w 300 miejsc? Co ci się dzieje? Patrzy się. Ja mówię, zadzwoń w 300 miejsc. Zaproponuj w 300 miejscu. W 300 miejscach współpracy. Rozumiesz? Ile dzisiaj pracowałeś? 4 godziny. Dlaczego pracowaliście 4 godziny, a nie 12? Dlaczego przez 4 godziny tylko siedziałeś na telefonie, zamiast 12 godzin siedzieć na telefonie i umawiać swoje kontakty? Dlaczego? Ja nieraz jak już stricte uczę ludzi w temacie biznesu, ja mówię, ja sobie nie wyobrażam. Słuchajcie, ja byłem w świecie bez Ducha Świętego. Mnie do głowy nie przyszło, że można sobie żyć na tej ziemi i nie zarabiać pieniędzy. Dla mnie to jest dla mnie było absurdalne. Ja się przyglądałem w ogóle wszystkiemu wokół i mówię, nie no, wszędzie można zarobić pieniądze, wszędzie. Ktoś powie, ja mam, posłuchajcie, ja mam 8 lat szkoły podstawowej i 10 lat więzienia za sobą. Ja w ogóle, mnie do głowy nie przyszło, że ja mam za małe wykształcenie. My otworzyliśmy taką, jak to wam najprościej na dzisiaj powiedzieć, taką agencję, tak to nazwijmy, informacyjną, która nazywała się OPIEK. To były pierwsze litery od Ogólnopolski Bank Informacji Gospodarczej. Mieliśmy biuro
Ja miałem na sekretarce w telefonie nagrane, że tam jakiś tam magister inżynier jakiś tam, w ogóle już nie pamiętam, co sobie tam wymyśliłem, jakąś tam nazwę. Na innej sekretarce miałem, że ja jestem jakiś tam mecenas jakiś, rozumiecie? Do nas przychodzili ludzie z całego kraju przyjeżdżali, więc otwieraliśmy interesy niemożliwe do załatwienia. Rzeczywiście, nie wiedząc, wiemy. Łączyliśmy ludzi ze sobą, zarabialiśmy na pośrednictwie. Handlowałem w swoim życiu stalą, nie mając pojęcia w ogóle, o co chodzi w stali. Handlowałem drewnem. Kiedy jechałem na spotkanie, podpisać kontrakt na handlem drewnem, na zakup drewna, to dopiero się dowiadywałem, co to jest kubik, bo ja nie wiedziałem, że w kubikach się drewno kupuje. Po drodze się dowiadywałem, tłumaczyli mi w ogóle, jak ja mam rozmawiać tam. Handlowałem cukrem. Rozumiecie, robiłem masę różnych rzeczy. A ci ludzie się zastanawiają, co mam robić. Ja mówię, w ogóle możesz masę rzeczy robić. Ważne, żebyś się na maksa w to zaangażował. Bo jako ludzie wierzący, tak jak mówi prorok, możemy siać nad każdą wodą. Nigdy nie miałem wymówek, o, za mało wiem, za mało potrafię. Za mało. Nigdy nie narzekałem, jak coś mi się stało. Nie mówię, o, znowu mi się nie udało, znowu mi nie wyszło. Nie wyszło, to nie wyszło. Zapominałem o tym, że nie wyszło. Zaczynamy następny dzień. Ruszamy do przodu. Nie zastanawiamy się nad porażką. Nie zrzucajmy odpowiedzialności na nikogo. Mówiłem, to jest moja sprawa i co? I moja wina. A nie, bo on nie przyjechał, bo on nie dotarł. Rozumiecie? Dalej. Skończ z szablonowym myśleniem. I z szablonowym myśleniem trzeba stoczyć walkę, powiem. Szablonowe myślenie to jest myślenie w pewnym schemacie. Nauczyliśmy się czegoś, żyjemy w czymś i uważamy, że to jest w ogóle wszystko, co istnieje na świecie. Z tym trzeba stoczyć walkę. Bo to jest takie wybicie się w ogóle z tej mentalności, w której chodzimy. Jeżeli zobaczysz szablonowe myślenie w swoim życiu, jeżeli zobaczysz, że tylko w tym się potrafisz poruszać, w jakimś toku myślowym, jednym, drugim czy trzecim, to powiesz, nie, ja muszę iść szerzej, ja muszę iść głębiej. Boże, naucz mnie wychodzić poza schemat. Rozmawiam z takim człowiekiem, który zajmuje się muzyką. Rozmawiam o jego przyszłości muzycznej. Mówię do niego, dlaczego nie grasz na ulicach? Patrzy na mnie i mówię, no nagle na ulicach będziesz grać. Dlaczego nie słychać cię na ulicach? No bądź na ulicy. Jak o twoich talentach mają się dowiedzieć ludzie? Nie jesteś na tyle znany jeszcze, żeby zaistnieć na YouTubie i żeby cię ktoś tam znajdował po imieniu, po nazwisku. Musisz zaistnieć na ulicach. Gdybym miał swój talent, byłbym w różnych miejscach. Rozumiesz? Dowiedziałbym się, gdzie, którędy chodzą politycy, którędy chodzą gwiazdy. Znalazłbym się tam ze swoim instrumentem. Na kawałku chodnika. Siedziałbym i bym tam grał. Żeby mnie zobaczyli. Wyczaiłbym, w którym miejscu wychodzą ludzie z Woronicza. Zobaczyłbym to i bym tam grał. Dlaczego tego nie zrobić? Pokaż jej. Wiecie, ale to jest zbyt dużo dla kogoś, który mówi, wow. Ja mówię, zrób to. Nie myśl szablonowo. Dalej. Przestań czekać na złoty strzał z nieba, ale skup się na systematyce. Te złote strzały z nieba dziesiątkują chrześcijaństwo. Systematycznie. Jakiś czas temu byliśmy z żoną nad morzem i znaleźliśmy lokalną siłownię. Poszliśmy na tą lokalną siłownię, żeby zrobić sobie trening.
Chodzi Madam taki, ćwiczą sobie ludzie, taki ćwiczy człowiek. O, ładnie już po 60. Ćwiczy cały w tatuażach, taki wielki chłop. I tak sobie koło niego zacząłem trening. No tak na mnie spojrzał. A ty jesteś ceroński. Ja mówię, no ceroński. A mówi, znam cię. Nie chcieliśmy rozmawiać. I dochodzimy do tego, kim on jest. I okazuje się, że to jest gość, który był jakby w tej części kopuły grupy pruszkowskiej. Taki bandzio. Stary bandzio. Ustawiony stary bandzio. Dzisiaj milioner w konsekwencji. Ja tak sobie z nim na tym treningu gadam i mówię do niego, ty, a jak to się stało, mówię, że ty nie poszedłeś z nimi siedzieć? A on mówi, widzisz, ja miałem jedną metodę w życiu, inną niż ci moi koledzy. Oni walili wielkie strzały, a ja małą łyżeczką, małą łyżeczką, małą łyżeczką. I teraz oni grzeją puchę, tak? A ja mam dom w Hiszpanii, a ja mam dom tam i przyjeżdżam sobie do mamy tutaj pod Gdańsk od czasu do czasu. Nie poszedł siedzieć. Ja nie mówię, że to jest chwalebne. Ja daję przykład systematyczności. Nie czekaj na złoty strzał z nieba, że Bóg ci otworzy niebo i coś się wyleje. Może się zdarzyć, że coś ci się tam wyleje w życiu, jakaś sytuacja, jakaś okazja, nie ma problemu, ale systematyczność to jest skarb. Uwolni się od perfekcjonizmu i rozwal go w swoim życiu. Co to jest perfekcjonizm? Najkrócej powiedziawszy, to jest praktykowany lęk przed porażką. Ludzie, jesteśmy perfekcjonistami, bo się boimy, że coś nie wyjdzie. Musimy mieć wszystko wyśrubowane, wszystko dociągnięte, bo drżymy, że jeżeli tak nie będzie, to nastąpi jakaś porażka. Pamiętaj, że jesteś z Bogiem, a perfekcjonizm będzie cię rozpraszał. On rozprasza. Perfekcjonizm to nie jest skupienie. Jest wiele rzeczy w życiu człowieka, które nie muszą być na takim poziomie, na którym się je się ustawiło. Rozumiecie? Ludzie sobie ustawiają na pewnym poziomie różne rzeczy, ale jak się przyjrzysz z Bogu, to okazuje się, że ty nie musisz ich mieć na tym poziomie. A dlaczego one muszą być na tym poziomie? A dlaczego zawsze, kurczę, szklanka musi stać tu, to nie pił? A dlaczego cię to rozprasza? A dlaczego zawsze twój samochód musi być w określony sposób zaparkowany? A dlaczego zawsze w tym miejscu? A dlaczego? A po co to? A czemu musisz być, jakby w określony sposób zawsze wyglądać? Czemu? Są rzeczy, które mają realne podstawy, ale jest masa rzeczy, które warto przejrzeć i zobaczyć, czy nie należą do dziedziny perfekcjonizmu w twoim życiu. Czy one ciebie po prostu nie spowalniają? Czy nie są to jakieś obsesyjne rzeczy jednak? Dalej, wyeliminuj wielozadaniowość i skup się na objawionych ci sprawach. Rób jedną rzecz na 100%. Działaj odcinkowo. Rozumiesz? Niewiele rzeczy. Po co? Jak się na czymś skupisz na 100%, zobaczysz, jak szybko to pójdzie. Jak to rozłożysz na parę elementów, będziesz się gubił. Działaj odcinkowo. Wyznaczaj cele odcinkami. Od A do B. Nie chaotycznie. Nie wszystko naraz. Nie ma takich potrzeb. Zwalcz w sobie potrzebę kontrolowania wszystkiego, co cię otacza. Ludzi, sytuacji. Nie musisz mieć na wszystkiego, na wszystko oko. W ogóle nie musisz. Bądź odważny. Jesteś z Bogiem. Ja wstaję rano, stawiam nogi na ziemi. Mówię, Boże, jesteś wielki. Diable, jesteś śmieciem.
aniołowie Boży, prowadźcie mnie i strzeżcie. Ja wiem, że zacząłem dzień. Zacząłem dzień właśnie. Zacząłem dzień. Nie zamierzam cały czas się rozglądać dookoła, czy wszystko kontroluję. Niech się aniołowie tym zajmą. Moja wiara, o której mówiłem dużo wcześniej, działa w pełnym wymiarze. Panuj tylko nad tym, co leży w zasięgu Twojego autorytetu. Nie próbuj szerzej, nie próbuj dalej. Nie próbuj wszystkich zbawić. Nie próbuj wszystkim zrobić dobrze. Masz jakiś zakres autorytetu, w tym zakresie działaj, funkcjonuj. Wiele rzeczy musi biec swoim torem po prostu. Nie kontroluj. Wyeliminuj ze swojego życia wszystkie czynności, które są nieważne i nie prowadzą cię do osiągnięcia danego celu. Masa może być takich rzeczy. Eliminuj je krok po kroku, punkt po punkcie. Ucz się odmawiać tych czynności ludziom. Ludzie mogą chcieć od ciebie wiele rzeczy, które będą cię rozpraszać i wybijać z rytmu. Pomaga się ludziom. Ja wiem, że należy ludziom pomagać. Halleluja. Pomagajmy ludziom. Ale nie możemy pozwolić, żeby ludzie rozbijali nam życie. Rozumiesz? Chyba, że twoim powołaniem jest bycie absolutnym filantropem i działanie wśród tych ludzi, nie ma problemu. Chociaż ja jestem duszpasterzem, funkcjonuję na, ja to mówię, 110% w ogóle w tej dziedzinie. Natomiast ja chronię się. Ja się chronię. I chronię się też przed ludźmi. Usługuję ludziom i kocham ludzi. Lubię być z ludźmi. Ale ja się chronię. Nie pozwalam na to, żebym się rozproszył na tych ludziach. Ja bym chyba oszalał. Odmawiam ludziom różne rzeczy. Ktoś do mnie dzwoni, ostatnio do mnie kobieta. A jak dojechać do kościoła na Dzierżoniowską? Jak ja w ogóle mówię, ale czemu ty mnie o to pytasz? Ja mówię, no spójrz w Google'a. Ale to byś mi powiedział. Ja mówię, nie, no spójrz w Google'a. No. W ogóle otwórz sobie internet i zobacz, jak dojechać na Dzierżoniowską. Rozumiesz? Zobacz, jak tam dojechać. Ja ci nie powiem, jak dojechać. Nie będę ci tego tłumaczył, bo ja mówię, przepraszam się, nie będę ci tłumaczył, jak dojechać na Dzierżoniowską. Masz telefon, to masz internet. No, dzisiaj każdy, kto ma telefon, to ma internet najczęściej. To jakieś niszowe przypadki. Dalej, nie skupiaj się na tym, aby wszyscy się lubili lub akceptowali Twoje działania. To, co ludzie myślą o Tobie, jest kompletnie bez znaczenia. To, co ktoś myśli o Tobie, jest kompletnie bez znaczenia. Rozumiecie? W ogóle. Kiedyś napisałem takie kazanie. Ważne jest to, co myśli o Tobie Bóg. I to wszystko. To, co myśli o Tobie brat, swat, mąż, żona, dzieci, to jest nieważne. Nie możesz się tym sugerować. Jeżeli się tym zasugerujesz, wytracisz orbitę. Wywali cię gdzieś z boku. Wyeliminuj ze swojego życia tak zwane pochłaniacze czasu, czyli bezsensowne formy rozrywki. Ludzie nie żyją na tej ziemi po to, żeby trwać w ustawicznych systemach rozrywki. W ogóle to nie jest życie. Chcesz sukcesu? To przestań myśleć, że musisz funkcjonować cały czas w jakiejś rozrywce. Człowiek musi złapać oddech i to jest normalne.
Mamy złapać kontekst życiowy. Mamy odpoczywać, mamy wszystko, to jest normalne. Mamy się cieszyć życiem. Natomiast idąc po sukces, my przede wszystkim musimy być skupieni na działaniu, a nie na tym, żeby dobrze mi było. Rozumiesz? Teraz tak. Następna płaszczyzna, w zasadzie taka na samym wierzchu, to jest praktyczne przyjęcie prawd o etapach. Zobacz. Kaznodziei Salomona. Księga Kaznodziei Salomona 3:1-8. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem, czyli tutaj na ziemi, ma swoją porę. Jest czas rodzenia, czas umierania, czas sadzenia, czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania, czas leczenia, czas burzenia, czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas narzekania i czas plązu. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni, jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rodzenia i czas rozrywania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia. Jest czas wojny i czas pokoju. W życiu człowieka są etapy. I musisz czytać etapy w swoim życiu. Musisz widzieć te etapy. Nie możesz myśleć, że w każdym etapie życia rzeczy będą działy się tak samo. Są etapy, kiedy się budujesz, wzrastasz. Na przykład w takim etapie dużo czasu spędzasz z Bogiem. Rozwijasz się, działasz na niezbyt wysokim poziomie energetycznym. Pracujesz, czy też prowadzisz jakąś formę działalności tylko na takim poziomie, aby na wszystko ci wystarczyło i mały plusik na górze. Resztę czasu bardzo mocno angażujesz w rozwój swojej osoby. Rozumiesz? Szukasz Boga, rozwijasz się, kształtujesz się, uczysz się. Jest taki czas. Ale potem przychodzi następny czas, gdzie musisz się rozpędzić. Zaczynasz się rozpędzać. Twoje modlitwy nie są już tak intensywne, jak były. Masz ze sobą już dwóch lub trzech ludzi, którzy modlą się w twoich sprawach. Są to twoi partnerzy. Rozumiesz? Już nie spędzasz tak dużo czasu na tym, żeby się uczyć. Teraz jest czas działania. Zasuwasz. Rozumiesz? Idziesz dalej z Bogiem. Przychodzi czas, kiedy Duch Święty mówi, jest moment przebranżowienia. Nastąpi jakaś zmiana, hamuj. Musisz skręcić, musisz pójść w tamtą stronę. Jesteś czujny na to. Znowu przychodzi czas, kiedy uczysz się czegoś nowego. Są etapy. Są etapy w życiu. Trzeba się tego uczyć, nie bać się. Każdy etap implikuje kolejny etap. To jest niezmienna zasada. Jeden etap będzie się kończył i drugi będzie w tym miejscu się zaczynał. One będą z siebie wynikać. Końcowe myśli. Działaj odważnie. Bardzo was proszę, działajcie odważnie. Ryzykujcie w wierze. Chcecie sukcesu? Musicie ryzykować w wierze. Po trzecie, nie zamykaj się jedynie na naturalności. Licz na cuda. Ja liczę na cuda ciągle. Wiem, że jestem skupiony,
Wiem, że działam odcinkowo, wiem, że działam systematycznie, nie oczekuję strzałów z nieba, nie czekam na strzały z nieba, żeby dopiero zacząć coś robić, jednak przez cały czas jestem otwarty na cuda. Przez cały czas. Bo ja żyję życiem ponadnaturalnym. I co na końcu? Łącz się z ludźmi. Naucz się łączyć z ludźmi. Nie bądź człowiekiem, który całe swoje życie ogarnia sam. To jest ściśle związane też z życiem we wspólnocie. My w Warszawie tylko uczymy ludzi. Jesteśmy rodziną, łączcie się. Róbcie wspólne życia. Niekoniecznie zawsze wam to wyjdzie. Może niektórzy się z was pokłócą. Może będą jakoś na jakimś odcinku dla siebie trudni, ale to nic nie szkodzi. Zawsze dwóch może więcej niż jeden, zawsze dziesięciu może więcej niż dwóch i tak dalej, i tak dalej. Łącz się z ludźmi. Łącz swoje siły duchowe, swoje siły psychiczne, swoje siły fizyczne. Z odpowiednimi ludźmi. Te płaszczyzny, o których mówiłem, jak będziecie sobie tego odsłuchiwali, pamiętajcie, one są ustawione tak, jak należy, nie zmieniajcie ich. Nie możecie przeskoczyć płaszczyznę wyżej, pomijając tą, która jest w środku. Tu nie ma skakania po dwa schodki. O, odpuszczam sobie wiarę, nie będę się rozwijał w wierze, biorę się za coś tam. Nie! Zrób tak, jak uczę. Ja każdemu człowiekowi gwarantuję, że jeżeli będzie robił tak, jak uczę, to na 100% osiągnie to, o czym uczę. Na 100%. No nie ma takich, my nie mamy takich precedensów, żeby było w ogóle inaczej. Nie? Kiedy moja żona przyszła do mnie i powiedziała do mnie tak: Artur, chcę schudnąć. Ważyła wtedy, no dużo ważyła, już nie pamiętam ile ważyła, ale ważyła naprawdę dużo. Powiedziała: chcę schudnąć. Czy możesz rozpisać mi dietę i trening? Mówię: dobrze, potrzebuję od ciebie tylko jednej rzeczy, żebyś była w tym wierna. Ona powiedziała: będę wierna. I 20 parę kilo zrzuciła. Rozumiecie? W wieku 44 lat. 20 parę kilo w dół. Do tego stopnia, że zaczęli mi zarzucać, że mam inną babę. Normalnie mi zarzucili cudzołóstwo, oficjalnie, publicznie. Mówią: co mówi kaznodziejo wielki? Tamto zostawiłeś, masz drugą. Ja mówię: nie, tamta była 20 parę kilo cięższa po prostu. A nie mam inną, mam to samo. Tak. Ale żygała, ale ćwiczyła. Rozumiecie? Dokładnie robiła to, co jej powiedziałem. Ja mówię: zrób to. Nie coś innego. Tylko to. Jedz to i rób to. Musi zadziałać. To czego uczę, musi zadziałać w życiu człowieka. Ale musi być zrobione tak, jak trzeba. I te płaszczyzny muszą być położone tak, jak trzeba. Chcemy sukcesu? Zacznijmy od fundamentalnych rzeczy, o których powiedziałem. Skończmy na rzeczach precyzyjnych, związanych z naszym konkretnym działaniem i decyzjami na takich właśnie odcinkach prostych, życiowych.